Dobra, słuchajcie, witam was serdecznie, dziękuję, że tak licznie przyszliście posłuchać o tak starej rzeczy, jakimi są grafy. To nie jest coś super nowego, to jest coś, co ma, no, prawie 300 lat. Tak, zobaczycie. Słuchajcie, ja się nazywam Mariusz Gil, a chciałbym wam dzisiaj troszeczkę powiedzieć o odkrywaniu struktur grafowych, o tym, jak grafy mogą niesamowicie przydać się w naszych aplikacjach, na różnych poziomach, od takich malutkich grafów, które jesteśmy w stanie zapisać w bazie danych w postaci pojedynczego inta, po takie troszeczkę bardziej skomplikowane grafy, być może po jakieś renderowanie tych grafów, wreszcie po jakieś takie bazy danych stricte zorientowane na przetwarzanie danych grafowych, w szczególności na bazy, w których są już gotowe, zaimplementowane algorytmy, które możemy użyć do tego, aby w ciągu dosłownie kilku chwil zacząć wyciągać niesamowite insighty z tych danych. I zrobimy sobie takie króciutkie demo w konsoli, że zobaczymy, co da się wyciągnąć. Tutaj spróbujemy nawiązać do kilku elementów. Słuchajcie, ja sobie na co dzień pracuję jako software architekt, jako trener, być może gdzieś tam mieliśmy się okazję spotkać, a to wszystko sobie, że tak powiem, orbituje wokół source ministry, takiego malutkiego mojego biznesiku. Ale w sumie dla mnie istotniejsze jest to, że tutaj też jestem tutaj jakby przedstawicielem tego naszego PHP-sowego community, bo ja tak patrzę, to bardzo wiele twarzy tutaj gdzieś się przewija. Z twarzy, które gdzieś tam na meetupach się pojawiają, wielu speakerów, wielu i speakerów konferencyjnych i meetupowych. Słuchajcie, dzisiaj tak naprawdę ten weekend jest takim, powiedziałbym, może PHP-festiwalem, a mój znajomy Wim Gooden napisał wczoraj na Twitterze, że kurczę, odbywa się teraz PHP Northwest, PHP Johannesburg, Madison PHP, oczywiście nasza konferencja. Niestety on nie mógł, że tak powiem, dołączyć do żadnego z tego eventu, więc on sobie zrobił własnego PHP at Home Conference. I słuchajcie, tak sobie pomyślałem, że kurczę, coś w tym jest, ponieważ nie wiem jak dla was, ale dla mnie zawsze ten taki poniedziałek pokonferencyjny kiedyś był zawsze taki bardzo problematyczny. Ja nie mówię, wiecie, zmęczenie materiału, tak? Tylko bardziej w kontekście tego, że ja na konferencji można usłyszeć bardzo dużo fajnych rzeczy, a poniedziałek to jest ten moment, kiedy ja się zderzam z projektem. I tak w sumie ten PHP at home to jest takie miejsce, gdzie prawdopodobnie możemy sobie zacząć coś zmieniać, tak? I w szczególności spróbuj się w ten poniedziałek złamać tą taką słynną zasadę SSDD. Ktoś wie, co to jest zasada SSDD? Same shit, different day. Zmieńcie to w poniedziałek. Spróbujcie zaaplikować kilka rzeczy, które gdzieś tutaj usłyszeliście, bo ja myślę, że tak naprawdę, że to jest to miejsce, gdzie można tak naprawdę swoje know-how niesamowicie popchnąć do przodu. I w związku z tym ja bym nie chciał dzisiaj wam dawać takich stricte jakichś przepisów, rozwiązań. Ja bym chciał was troszeczkę zainspirować do tego, żebyście pogrzebali w dokumentacji, żebyście pogrzebali w internecie, ta wiedza tam leży, wystarczy tak naprawdę po nią sięgnąć i zacząć ją aplikować. I tych kilka inspiracji mam nadzieję, że gdzieś do tego będzie tak naprawdę bardzo mocno pomocnych. W sensie ten mój talk będzie zorientowany troszeczkę na dane, tak, to znaczy te dane w tych aplikacjach, które my mamy, oczywiście poza użytkownikami, którzy gdzieś tam sobie wokół tych danych orbitują, którzy nam tworzą. No, pierwsza prezentacja chłopaków z BlaBlaCara, tak? Przecież to było stricte o danych, tak? Prawdopodobnie to jest najważniejsza rzecz w naszej aplikacji. I z tymi danymi wiążą się dwa aspekty. To jakby tak popatrzeć na te wszystkie rzeczy. Zazwyczaj to jest tak, że musimy się skupić na składowaniu tych danych i na ich przetwarzaniu, tak? I z tym, tak patrząc, oczywiście, z mojego doświadczenia, jest taki pewien problem, że powiedziałbym, że ponad 90% projektów cierpi wydajnościowo z tego powodu, w sensie, że my za bardzo skupiamy się na tej warstwie, na tym aspekcie składowania danych, a nie na kontekście ich przetwarzania. Bo czasami ten kontekst przetwarzania, to w jakim my modelu przetwarzamy te dane, powinno nam determinować to, jak my te dane składujemy. To i rozmawialiśmy sobie wczoraj na takim prezentacji, workshopie, w jaki sposób można liczyć liczbę unikalnych użytkowników. Mnie interesuje finalnie liczba użytkowników, a w jakiej reprezentacji ja to zeskładuję, czy to będę trzymał listę wszystkich identyfikatorów, żeby sobie zrobić counta unika, czy ja sobie sięgnę po reprezentację, i oczywiście potrzebuję wtedy bardzo dużo pamięci na to, czy sięgnę sobie po na przykład, nie wiem, jakiegoś seta redisowego, czy strukturę typu hyperlock, to jest generalnie gigantyczna różnica. Być może gigabajty pamięci kontra kilobajty.
I tak można się zastanawiać, dlaczego w sumie ten tak wiele projektów cierpi z tego powodu. Ręka do góry. Kto miał problem wydajnościowy związany ze składowaniem danych? Dokładnie. I ja tutaj można, że tak powiem, po kilku piwach można zacząć tworzyć tak zwaną hipotezę 90+. I ta hipoteza, ją się nawet da zapisać w takim postaci takiego wzoru matematycznego. I ona wygląda tak. Jeżeli ktoś studiował informatykę i ewentualnie jakieś tam takie teoretyczne rzeczy, to myślę, że jest w stanie sobie te kwantyfikatory rozwiązać. I ta zasada brzmi tak. Dla każdego dewelopera ze zbioru deweloperów, czyli dla każdego z nas, nieprawda, że istnieje taka struktura danych, jak zbiory, listy, której nie da rady wyrazić w SQL-u. Prawdziwe? Myślę, że jak cholera prawdziwe. Jeżeli ktoś nie potrafi wyrazić jakiejś struktury w SQL-u, to wystarczająco długo nie pracował. Was widać, więc nie musicie się tak schylać. No i to jest prawda. I słuchajcie, to z wielu, naprawdę wiele projektów cierpi dokładnie z tego powodu, ponieważ my jako deweloperzy świetnie znamy strukturalizowany język zapytań, ponieważ to jest nasza droga do pracy z danymi. Włączając trzecią, czwartą, piątą postać normalną i tak dalej, i tak dalej. No i to jest pewien problem, tak? Ponieważ w naszej firmie, w naszych firmach istnieją na przykład, nie wiem, tam Postgresy, MySQL-e, administratorzy wzdrygają się przed wprowadzeniem nowej technologii, ponieważ to jest coś, czego oni nie znają, oni to muszą utrzymać, nie, no i modelujemy to w SQL-u. Ewentualnie sięgamy po jakieś rozszerzenia, które do naszych ORM-ów, do naszych bibliotek i tak naprawdę zaczynamy sobie ich używać, ponieważ jest to bardzo proste i w zasięgu naszej ręki. I efekt jest taki, że my za bardzo się skupiamy na tej warstwie składowania, pomijając całkowicie to przetwarzanie. Ale z drugiej strony, jakby tak sięgnąć i popatrzeć na takie naprawdę najgłupsze nawet aplikacje, jakieś takie e-commerce'y. Dobra, no to jest strona z eBay'a, tak? Ile struktur danych tu widzicie? Jakie? Dobra, ja tak poważnie, jakie struktury danych? Lista, okej. Okay. Lista na przykład, tam prawdopodobnie lista komentarzy może być, lista tego, tak, co jeszcze? Ktoś drzewo powiedział, że dobrze słyszałem, tak? Drzewo jest zaszyte tu, w postaci kategorii produktów, tak? No i co taki, nie mówię, że Janusz programowania, tak, ale taki powiedzmy, mniej niż średni deweloper sięga, tak? Implementacja listy połączonej w MySQL-u, no to jedziemy, nie? Da się to zgooglować, nawet nie wiem, ile tam jest wyników, ale coś koło pewnie miliona. A implementacja drzew, no jeszcze więcej wyników, tak? To każdą strukturę, nieważne co wymyślicie, to się da zaimplementować w SQL-u. Akurat tutaj te drzewa gdzieś tam się wspomniałem, te takie, myślę, że każdy spotkał się przynajmniej z jedną lub z dwoma implementacjami drzew, tak? Typu, no, element ma wskazanie na swojego parenta. Ewentualnie o co bardziej zaawansowane już rozwiązania mają tego takiego słynnego Lefrite'a i jednym zapytaniem są w stanie wyciągać całe poddrzewa, jednym zapytaniem bez żadnego joina, po prostu zwykłym selectem. Co prawda oczywiście wstawianie i aktualizacja danych w takim drzewie jest bardzo problematyczna, ale to taki hint, jeżeli ktoś by chciał naprawdę zobaczyć, jak można niesamowite drzewa zamodelować, jest świetna prezentacja Models for Hierarchical Data na SlideShare, która opisuje bardzo wiele modeli, nie tylko te dwa, o których wspomniałem. Dosyć fajne. 97 slajdów czystej wiedzy. Natomiast, słuchajcie, no, czy tutaj występują grafy? Jak sądzicie? Dobra, drzewo, no. A jakieś inne grafy tu występują? Zawsze muszę zmienić formę zapytania, pytań, bo macie 50% szans na odpowiedź. Tak, nie, nie? A, tu występuje graf, ale taki bardzo niejawny. A właśnie. To widać, że doświadczone osoby. gdzieś to... Tak, tutaj jest możliwe do zastosowania graf rekomendacji, to znaczy pod spodem mamy być może jakieś informacje o grafach typu użytkownicy, oni są połączeni z produktami, na jakieś różne sposoby. Ten graf, użytkownik może być połączony z tym produktem na wiele różnych sposobów. On mógł go kupić, mógł go skomentować i tak dalej, i tak dalej. I to jest niejawne tutaj. Dobra, to grafy. Czym właściwie są grafy?
I tutaj wspomniałem to grafy, no już mają ładnych parę lat. Wszystko się zaczęło od Eulera i tego jego problemu mostów w Królewcu, gdzie zaczął się zastanawiać, okej, mam kilka wysp, mam chyba 7 mostów i czy jest możliwe takie przejście po tych mostach, żeby wszystkie wysepki odwiedzić i w miarę możliwości przez każdy most przejść tylko raz. No i zaczął tam kminić, no i to zaczęło tak naprawdę formować tę całą mechanikę grafów, którą dzisiaj znamy. Oto najprostszy graf. No i jakaś taka kuleczka, to jest wierzchołek tego grafu jakiegoś, no ale w takiej postaci to jest mało użyteczne, nie, troszeczkę. Taki graf już będzie dla nas bardziej użyteczny. I tak z matematycznego punktu widzenia patrząc, to grafy jest to po prostu zbiór wierzchołków, być może z jakimiś tam dodatkowymi parametrami, które opisują te wierzchołki, połączonych ze sobą krawędziami, które być może też są opisane przez jakieś parametry. I słuchajcie, ta prosta strukturka, ten prosty trójkącik, to jest rozwalacz mózgu, ponieważ odpowiednio zastosowany potrafi niesamowicie uprościć nasze życie. Dobra, ale grafy występują w bardzo różnych postaciach, to zobaczmy sobie kilka. To jest na przykład taki tak zwany graf kompletny, tak, pełny, to znaczy każdy wierzchołek jest połączony z każdym innym. No to jest taki, powiedzmy, troszeczkę mniejszy, gdzie niektóre wierzchołki nie są połączone, no i oczywiście możemy mieć takie grafy rzadkie, w których tylko część wierzchołków jest ze sobą połączona. Jaka jest pomiędzy nimi różnica z takiego technologicznego, naszego punktu widzenia, jak sądzicie? No tak, no właśnie, to przy okazji zastosowanie grafu, rozwiązywanie zależności cyrkularnych, na przykład w grafach zależności, tak? No to ciekawe, jak to kompozer rozwiązuje, czy przypadkiem jakiejś circular dependency nie ma i czy nie należy gdzieś tego uciąć. No, dobra, a coś jeszcze, jakaś inna różnica, taka techniczna? Tak, no między innymi, bardziej mi chodziło o to, żebyśmy zobaczyli, że tak naprawdę ta forma, w jakiej one są tutaj zaprzedstawione, ma gigantyczny wpływ na to, ile miejsca potrzeba, żeby to zapisać, ponieważ każdą z tych form się wiąże troszeczkę inny możliwy sposób zapisania tego. Na przykład czasami wystarczy macierz sąsiedztwa, czasami tylko listy sąsiedztwa. Oj, przepraszam was, cofnę, to są animacje. W zależności od tego, jaki my graf mamy, czy mamy ten graf pełny, czy mamy graf rzadki, możemy sięgnąć po różnego rodzaju metody do zapisu tego grafu, na przykład w bazie danych. Oczywiście taki graf może być tak zwanym digrafem, to znaczy może być grafem skierowanym, to znaczy krawędź, w tym wypadku wierzchołek C jest połączony z wierzchołkiem A, ale wierzchołek A oczywiście nie jest połączony z wierzchołkiem C, co na przykład możemy wykorzystać do tego, żeby sobie zapisywać, że A, powiedzmy jakąś relację, użytkownik C stalkuje A stalkuje B, a B stalkuje C, tak, ale nie odwrotnie. W przeciwieństwie do takich bez skierowanych krawędzi, gdzie oni się po prostu wtedy znają. I tak powiedzieliśmy sobie, wierzchołki i krawędzie mogą mieć właściwości, na przykład tutaj będziemy mieli wierzchołek typu person o nazwie Jon Snow, wierzchołek typu nothing, więc wiadomo, jaka będzie relacja, tak? Tą relacją jest połączone relacją knows, czyli Jon Snow, know nothing. Dobra, słuchajcie, to takie matematyczne pitu-pitu, ale tak w rzeczywistości, gdzie to można zastosować? No i to jest taki pierwszy graf. Kto używa tego grafu? Ha? Dobrze, dlaczego? Statusy tasków, oczywiście. Jeżeli używacie Jiry, to jest to zerżnięte, krótko mówiąc, z Jiry. I to jest, przy okazji, to jest taka specyficzna struktura, to jest maszyna grafowa, tak? Ja znam wierzchołki, znam przejścia potencjalne, być może niektóre przejścia nie istnieją, na przykład, nie wiem, statusu reopened nie mogę przejść do open, tak? Co mi bardzo fajnie pozwala to zapisać, że tak powiem, w bazie danych. Bo wystarczy, że ja sobie ten graf odtworzę w ten sposób. Ten graf może być tylko w jednym stanie, to znaczy moja maszyna stanowa może być tylko w jednym stanie, więc o ile ja sobie to odtworzę w pamięci, to wystarczy mi do zestorowania tej informacji tylko i wyłącznie to. Oczywiście, jeżeli ten graf jest niezmienny. A z poziomu PHP mogę sięgnąć sobie po taką bibliotekę, chociażby Finit, w której
o tam tak szybko przez to przelecimy, w której mogę sobie zdefiniować możliwe stany wyjściowe, czyli te moje wierzchołki tego mojego grafu i sobie mogę zdefiniować przejścia pomiędzy nimi. I to będzie taka prościutka, pośródka rzecz. Ze stanu S1 mogę przejść do stanu S2, czyli z wierzchołek. Ten wierzchołek jest połączony z tym, ten z tym, ten z tym, a ten z tym. I ja wreszcie mogę zapytać na przykład mojej aplikacji, czy przejście ze stanu 3 do 4, oczywiście jeżeli jestem w stanie to jakąś nazwę fajnie odtworzyć, jest możliwe. Tak albo nie. I to się bardzo fajnie składa, w sensie to się bardzo świetnie stosuje. I mieliśmy kiedyś taki jeden projekcik, w którym było bardzo dużo różnego rodzaju ENCI i okazało się, że pod każdą ENCI jest maszyna stanowa. I flow jest taki zasadniczo taki sam, nas interesowało tylko, czy dane przejście jest możliwe. I okazało się, że naprawdę tam mieliśmy naprawdę to sporo tych ENCI, tak? Finalnie wszystko się sprowadziło do tego jednego kontrolera, który sterował przejściami. Jeden kontroler na całą aplikację i on mniej więcej wygląda w ten sposób. Dobra, to jest troszeczkę jeszcze, tam jest ugly code dla uproszczenia, tylko jest wycięte. Zamiast tego set state powinno być coś innego, ładnie wywołanego. I mogliśmy ten system wpinać dowolne nowe obiekty, które miały dowolny graf przejść pod sobą i wszystko dalej bardzo fajnie działało. Dobra, czyli zobaczcie, taki malutki grafik, maszyna stanowa, a niesamowicie bardzo jest pomocny. Też może być też to równie pomocne, jeżeli na przykład używacie na przykład, nie wiem, wzorca projektowego typu stan i zaczynacie sobie waszą aplikację, takie te reguły biznesowe implementować w oparciu o wzorzec projektowy stanu. Tam też jest przecież pod spodem graf. No dobrze, no to coś ciekawszego. Co to jest? Nie, to jest graf. A że się przypadkowo ułożył, w słonia, to jest, że tak powiem, no wiadomo, jesteśmy na PHP konie. Dobrze, ale przy okazji okazuje się, bo Bipilot przestał działać. Może teraz? O, teraz. Może się okazać jednocześnie, że ten słoń wyznacza ulicę i akurat tak się faktycznie ułożyło, że on wyznacza ulicę w Sofii. Jednocześnie, jeżeli my sobie na te krawędzie tego słonia, na jego nogi, ryjek, główkę i tak dalej, nałożymy jeszcze informację, ile czasu ja potrzebuję, żeby, że tak powiem, z buta przejść stąd dotąd, no to mamy prawie jak do jady.pl. Oczywiście w dużym uproszczeniu. I co ja mogę tego słonia się zacząć pytać? To znaczy, jestem tutaj, ile czasu potrzebuję i jaka jest najkrótsza ścieżka, żeby dotrzeć tutaj? No i co? Wystarczy, że odpalę na tym grafie, na tak zdefiniowanym grafie, algorytm grafowy, który mi znajdzie najkrótszą ścieżkę w grafie skierowanym o nieujemnych wagach. Ten algorytm został wynaleziony lata temu, on jest gotowy do użycia, są masa bibliotek, które to implementują. Wystarczy tak naprawdę tylko to wczytać i odpalić. Proste? Proste. My sobie tak właśnie tego short spafa odpalimy za chwilę na jakichś takich danych, mam nadzieję, że nam czasu starczy. Okej, okay, a to inne zastosowanie grafu takiego znajdźmy. Co, gdzie taki graf można by zastosować jeszcze? Jak sądzicie? Gdzie używacie takiego grafu? Albo gdzie wy jesteście wierzchołkami? Bo wy jesteście też wierzchołkami w tym wypadku. Co? BlaBlaCar. No, może. A, system rekomendacji. Tak, system rekomendacji. LinkedIn, people you may know. Jak to działa? To jestem ja. To jest, załóżmy, powiedzmy Przemek. A to jest Tomek, Marek, Kasia i, nie wiem, Bogdan. Tak? I w jaki sposób ja mogę się skontaktować z tą osobą. I te wszystkie rekomendacje, które wy tam widzicie w LinkedInie, rekomendacji osób, które potencjalnie możecie poznać, wychodzą mniej więcej innymi z algorytmów grafowych. Plus jeszcze oczywiście jest to wyłapowane kilkoma innymi algorytmami, które liczą prawdopodobieństwo waszego klika, ale o tym może później. Ewentualnie, tak jak Tomek wspomniał, rekomendacje. Wszystkie dane, które wylatują z waszych aplikacji, jestem gotów się o to założyć. Nieważne, jaką aplikację budujecie, e-commerce, finanse, transport, czy cokolwiek innego, te wszystkie dane da się bardzo fajnie ułożyć w graf. I tutaj widać na przykład fragment z Twittera sobie kiedyś wziąłem.
mamy użytkownika John, mamy użytkownika Tom, mamy użytkownika Bob, którzy wyszukują jakieś hashtagi, które piszą jakieś tweety, które zawierają jakieś hashtagi. Trudno jest to zamodelować w SQL-u? No trochę tabelek trzeba by narąbać, nie? Że tak powiem, brzydko, kolokwialnie. No i teraz zamodelować to w SQL-u, przechować, to jest jedno, ale jak to przeszukać? Jak wyszukać na przykład informację, że John może być zainteresowany JavaScriptem? Dlaczego John może być zainteresowany JavaScriptem? Bo ten graf zawiera tonę informacji, bo zna Toma, śledzi go, Tom wyszukiwał JS-em, a obaj wyszukują PHP-a i obaj byli powiązani z tym tweetem, ponieważ Tom go zatweetował, a ten go zretweetował. To jest niesamowite know-how. I z perspektywy biznesu, nie nas dewelopera, biznesu, to tu jest po prostu kopalnia wiedzy. Tylko najczęściej biznes nie potrafi tego przedstawić w grafach, bo ich nie znają. A wy już znacie. I możecie za to wziąć ciężkie pieniądze. Dobrze. I teraz jak możemy to zamodelować? Możemy sięgnąć znowu na różne różnego rodzaju biblioteki. W szczególności możemy sobie sięgnąć po taką bibliotekę o nazwie GraphQL, w której jesteśmy w stanie, po pierwsze, zamodelować graf. To jest zestaw iluś tam bibliotek. Zamodelować graf, tak jak tutaj widzicie. Tworzymy sobie wierzchołek typu Rzym, Madryt, Kolonia. Zaczynamy sobie tworzyć krawędzie, a na końcu się okazuje, że wszystko prowadzi do Rzymu. Tak? Ewentualnie, jak już mamy tak zdefiniowany graf, to jesteśmy w stanie go sobie wizualizować. Znaczy graf utworzony jedną taką biblioteką, jednym tym modułem, jesteśmy w stanie wrzucić sobie do drugiej biblioteki i po prostu dostać od PEGA, dostać PNG-ka. Dosyć przydatne, jeżeli na przykład te nasze grafy potem gdzieś idą do dokumentacji i trzeba to gdzieś odtwarzać. Naprawdę bardzo, bardzo przydatne. Ale co istotniejsze, mamy tam kupę gotowych algorytmów. Algorytmy wyszukiwania ścieżki, drzew rozpinających, rozwiązywania przynajmniej częściowego problemu sprzedawcy, maksymalny flow, maksymalny matching i tak dalej, i tak dalej. Trzeba by sięgnąć pewnie po jakiegoś tam Cormana i książkę algorytmy i struktury danych, żeby sobie przypomnieć połowę tych algorytmów, ale to jest gotowe, to jest napisane, wystarczy wziąć tego użyć. Tylko ta biblioteka nie rozwiązuje problemu składowania tego grafu, tak? Ona odpowiada na problemy związane z przetwarzaniem, ale nie problemy związane ze składowaniem. A jak my to możemy składować? A no to nasze stare partyzanckie metody SQL-owe. Tak, czyli mamy tabelkę wierzchołek, tabelkę krawędź i zaczynamy to składować. Kto tak robił? Co tak mało? Nie wierzę. Czyli zobaczcie, że jak komuś się zdarzyło implementować jakiś serwis społecznościowy, to przecież to jest core tego biznesu. To są użytkownicy, a to są znajomości. Ewentualnie, jeżeli by nas interesowało na przykład dokładnie jakieś informacji o krawędziach, o ich typach i tak dalej, to co? No to możemy zacząć to wszystko rozszerzać, tak? No i to się, cały ten koncept się troszeczkę posypie w momencie, kiedy mamy różne krawędzie opisane na różne sposoby, to znaczy część krawędzi będzie na przykład opisana dwoma flutami, część trzema stringami i tak dalej, no to ta tabelka w końcu, no wiadomo, ona się gdzieś tutaj skończy prawdopodobnie, gdzieś tam. Soki. Dobrze. A jeżeli ktoś będzie chciał, jeszcze będzie zainteresowany, jak sobie takie mechanizmy grafowe zaimplementować na takim bardzo lightowym poziomie, to jest jeszcze taka stara dosyć prezentacja, ona ma już kilka lat, a ona ma chyba 7 albo 8 lat, jeżeli dobrze pamiętam. Kiedyś była na Invica Tech Portal o przetwarzaniu grafach w kontekście SQL-a. I słuchajcie, to co jest istotne, to że tutaj w zależności od tego, czy mamy graf mały, duży, średni, no to te różne te techniki trzeba zastosować, tak? No i wreszcie dochodzimy do tego najważniejszego, w sensie do tego grafu, który jest tak duży, że trzymanie tego w SQL-u, no, zaczyna się mijać z celem, bo fajnie będzie przerzucić na jakąś baskę troszeczkę więcej rzeczy. No dobra, no i odpowiedzią jest oczywiście, to jest jedna z przykładowych odpowiedzi, Neo4j. Kto miał styczność z Neo4j-em? No spoko. To dla tych pozostałych osób takie szybkie wprowadzenie, do czego to można wykorzystać. A jak używacie Dockera, to jest tylko ściągnięcie obrazu Dockera, odpalenie i 10 minut,
o, bo poszliście na kawę i już możecie działać. Oczywiście w takim odpaleniu, mówimy o odpaleniu takim, wiecie, w takim single node, nie? Znaczy bez żadnej wysokiej dostępności i tak dalej, i tak dalej. I jesteście w stanie zacząć z tą bazą pracować. I jak ta baza pracuje? Jaki tam jest właściwy ten model danych? Bo tutaj trzeba zacząć przedstawiać troszeczkę nasze myśli, nie myśleć w kategoriach tabel, nie myśleć w kategoriach rekordów, tylko zacząć myśleć w kategorii właściwej dla tej bazy, to znaczy wierzchołki i krawędzie. I to jest serce tego systemu, wierzchołki i krawędzie. I oczywiście to jest baza NoSQL-owa, tak? To znaczy ona potrafi narzucić jakieś ograniczenia takie constraintowe na wasze dane, znaczy możecie sobie narzucić indeksy czy indeksy unikalne, ale bardzo łatwo popełnić błąd i skończyć tak jak niektóre projekty z MongoDB, czyli masa projektów, masa wierzchołków ma różną strukturę i przeszukiwanie tego jest po prostu no, dosyć mocno utrudnione. To trzeba bardzo mocno na to uważać. I słuchajcie, i to jest kwintesencja Neo4j'a. To równanko, czy ta prezentacja. To jest struktura zapytań, to jest struktura wyszukiwania. Co to oznacza? To znaczy, że mamy wierzchołek jakiś, spełniający jakieś kryteria, który jest połączony jakąś relacją z innym wierzchołkiem. Wszystko. I teraz my możemy zacząć te wierzchołki tworzyć, możemy zacząć je odpytywać, możemy zacząć tworzyć pomiędzy nimi różnego rodzaju relacje, więc zamiast tutaj gadać, to po prostu to zróbmy. Co prawda nie mam to sklonowania, ale to postaram się na szybko. Okej, okay, będzie mi łatwiej. Albo wiecie co, nie. Inaczej zrobimy, bo ja muszę mieć coś, czego wy nie widzicie. Dobrze. Tylko, że to będzie dosyć uciążliwe. Okej. Okay. To zrobimy tak. To, co tutaj widzicie, może jeszcze tak zrobimy. O, dobra, przeładujmy sobie stronkę. To, co tu... Słucham? Który nie działa? A to nie jest nieporadzy. Działa? Widzę, że coś miga. Zakładam, że działa. Znaczy, no nie wiem, no u mnie działa, nie? Dobra, słuchajcie, teraz co mogę zacząć zrobić? Ja mogę zacząć używać języka, jak zwykle, SQL-podobnego, bo te wszystkie baski, one się charakteryzują tym, że mogą używać jakiegoś języka SQL-podobnego i ten język nazywa się Cypher. Właśnie, fanfary, Cypher. I ten język jest bardzo prosto opanować. To jest wklejem, ja tutaj będę sobie przeklejał pewne zapytania, żeby było mi łatwiej pisać. Dobra, widać? Widać. Okej, okay, i co ja mogę sobie stworzyć? Ja tutaj sobie nawiążę do kilku tutaj osób, które występowały przede mną, a między innymi do mojego kolegi serdecznego Błażeja, a więc zrobię sobie wierzchołek typu person, bo każdy wierzchołek może mieć jakiś typ. Mogę mieć wierzchołek typu produkt, mogę mieć wierzchołek typu osoba, mogę mieć wierzchołek typu komentarz i tak dalej, i tak dalej. Można by tak powiedzieć, że ten typ jakby jest nawiązaniem do właśnie rodzaju tabelki. Tak? Czyli jeżeli potrzebujemy sobie jakoś tam klasyfikować te nasze itemy, te nasze wierzchołki, no to fajnie byłoby je sobie jakoś tam podzielić. No to dobra. I jednocześnie widać, że ja do wierzchołka mogę sobie zacząć doczepiać różnego rodzaju atrybuty. Okej, okay, poszło, wierzchołek się zrobił, więc sobie stwórzmy jeszcze troszeczkę innych kilka wierzchołków. Stworzę sobie wierzchołek typu Łukasz. Pozdrawiam moich kolegów z byłego zespołu przy okazji. Nie ma lekko, stworzę sobie jeszcze siebie. Ajajaj. Dobra. Stworzę sobie Przemka, który był łaskaw wyjść. Stworzymy sobie jeszcze Alexa. Nie wiem.
Dobrze, będziemy ustawiać rozdziałkę, żeby wam było lepiej. Okej, okay. Ale tam jest 1024. O nie, 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 nie. Ale to nie będzie widać u was? Dobrze, zostawić tak? 21 wiek. Dobra, Aleksa zrobiliśmy? Aleksa zrobiliśmy. Dobra, i jeszcze Krzyśka. Oj, 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 oj. Dobrze, dobrze. Persystencję danych sprawdzimy. No dobrze, czyli otworzyliśmy sobie raz, dwa, trzy, sześć wierzchołków. To spróbujmy je wyciągnąć. I teraz takim odpowiednikiem selecta jest meczowanie wierzchołków. Oj, przepraszam. Dobrze, no tak jeszcze nie programowałem. Oj, to musi być już. Dobra. Dobra, czyli daj mi, zmeczuj mi wszystkie wierzchołki bez żadnych kryteriów. Po prostu daj mi wszystko, co masz i mi to zwróć. Co będzie wynikiem? Wszystko. A w jakiej postaci? Przyjdzie do mnie graf. Wow. Wow. Jest większy fan niż selectem ze SQL-a. No dobra, tylko to są zwykłe rekordy, tak? W sensie, okej, ja mam jakieś identyfikatory, tutaj moich kolegów sobie wrzuciliśmy. I fajnie by było zacząć to jakoś łączyć, tak? To znaczy, no te dane są jeszcze totalnie bezużyteczne. To połączmy je, stwórzmy jakąś relację. W szczególności na przykład stwórzmy sobie tutaj... Połączmy się, zróbmy sobie tak, złapię sobie do zmiennej Mariusz, wierzchołek typu person, którego imię, którego pole name jest Mariusz i tak samo sobie zrobię z Łukaszem. Jak będę miał te dwie rzeczy złapane, to stworzę sobie pomiędzy nimi relację o nazwie nose w tą stronę. Odpalmy to. A, soki. OK. Jeszcze raz. Wow. Zaczyna coś się tutaj dziać. Zaczęło się coś tutaj fajnie tworzyć. A więc uzupełnijmy sobie troszeczkę ten obraz tak na szybko kilkoma innymi jeszcze takimi relacjami, żeby mi ładnie się tutaj przykład zmeczował. Czyli co, zróbmy sobie jeszcze tak, żeby Krzysiek znał Aleksa. To też nam będzie, podejrzewam, pomocne. Bach, poszło. Copy-paste programik, a mówiłem nigdy nie rób, nie? I dobra, to coś więcej. Złapmy Błażeja, złapmy każdy inny wierzchołek typu person, który, i tu sobie Uera dodaję, tak? To znaczy, że po prostu wszystkie inne wierzchołki niż Błażej i pomiędzy, no, po prostu Błażej zna wszystkich. Jest takim social hubem. Dobra, to zobaczmy, jak ten nasz graf wygląda. Okej, okay, ciach. No, zaczęło już troszeczkę inaczej wyglądać, nie? Zobaczcie, jak szybko to modelowanie, wyszło. Po prostu sobie gadaliśmy, ja to kopiowałem sobie z notatnika i wklejałem. W rzeczywistości, a byście to zamodelowali w 2 minuty. Zresztą tworzenie wierzchołków, pach, 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 nie? I krawędzi. No dobrze, dobrze, dobrze. To zróbmy sobie coś więcej. Jesteśmy na konferencji PHP-owej. To stwórzmy wierzchołek typu PHP. Technologia. Stwórzmy sobie Java.
Słusznie. I stwórzmy sobie wierzchołeczek The Witcher typu game. Jak teraz to wszystko wygląda? Dobrze, dobrze, dziękuję. No i tak sobie gdzieś tam to... Każdy wierzchołeczek oczywiście jest z innego koloru, bo jest innego typu. I to, co Neo4j nam pozwala robić, to na przykład pozwala nam zakładać indeksy. Na przykład mógłbym sobie zaindeksować wszystkie wierzchołki typu person, na przykład po to, żeby wymusić na przykład jakieś pole typu, powiedzmy, name'a, że musi być unikalne. To się da zrobić. Wystarczy constraint'a założyć, tak jak to w zwykłej bazie robimy. A dlaczego Neo4j nam sugeruje używanie różnego rodzaju wierzchołków, w sensie typów? Zamiast nazywać wszystko, powiedzmy, node, vertex, czy jak to sobie tam nazwiemy, ze względów wydajnościowych. Bo jeżeli na przykład my będziemy chcieli teraz przeszukać sobie ten graf i mamy w nim na przykład 500 milionów wierzchołków, co nie jest problemem na Neo4j'a, to możemy powiedzieć, dobra, daj mi zapytanie, nie match n, tylko match n typu person. I baza mi wtedy będzie skanowała tylko i wyłącznie wierzchołki danego typu. Dobra, widzicie gdzieś zastosowanie dla czegoś takiego, w sensie, gdzie takie jeszcze... Te wszystkie rzeczy, które powiedzieliście, wszystkie rekomendacje i tak dalej, to jak najbardziej słusznie, ale gdzie jeszcze takie rzeczy, takie fajne modelowanie, gdzie macie bardzo dużą taką plastyczność tego modelu, możecie sobie modelować cokolwiek chcecie, gdzie to się jeszcze by dało przydać, ewentualnie gdzie się to zastosowało w ostatnich miesiącach? Dosyć głośny case był. Słyszeliście o Panama Papers? Słyszeliście. Wiecie, gdzie dane zostały włożone? Do Neo4j'a. Świetnie to zadziałało. No dobrze, dobrze, idźmy dalej. Że my jesteśmy oczywiście wymiataczami w PHP-ie, to znaczy, że każdy deweloper u nas będzie powiązany z technologią. To znaczy, mogę sobie utworzyć teraz powiązanie pomiędzy deweloperem a technologią PHP-ową. No to odpalmy to. Ale żeby nie było... Zdaje się, że jeszcze Alex używał Java, jeżeli dobrze słyszałem. Dobra, no i teraz to wszystko jeszcze się... No, to już zaczyna trochę wyglądać przerażająco. Nie? O, no ten Witcher jest taki samotny trochę, nie? No to go połączmy. Kto tam będzie grał w tego Witchera? Java! Dawa. Krzysiek też mój kolega, niech sobie tam play hard w Witchera. Czyli co? No, znowu, prościutkie zapytania. Czyli tak naprawdę tworzę relacje w tym grafie. Tworzę relacje w tym grafie. To jakby łatwo się domyślić, jak teraz ten graf będzie wyglądał, chyba takie ostatnie na niego spojrzenie. I całość wygląda teraz tak. Bardzo szybko to zamodelowaliśmy. Mamy trzy rodzaje wierzchołków, mamy trzy rodzaje krawędzi. I to też nie jest tak, że ta krawędź ma tylko, powiedzmy, swoją nazwę. Używa, zna, gra, nie wiem, jak to ładnie to przetłumaczyć, nie? Maniakalnie. Oczywiście... Co? Gra twarda. Dobra, oczywiście... Oczywiście, słuchajcie, oprócz tego uses, nodes i tak dalej, można do tych krawędzi przypisywać więcej atrybutów. To znaczy, można na przykład, że Krzysiek używa PHP-a na przykład od 6 lat, a Łukasz na przykład od 10, tak? A na przykład, nie wiem, Przemek zna Błażeja od 3 lat, a Aleks Błażeja od roku. I na przykład to też nie jest tak, że musicie tylko jedną taką, czy dwa atrybuty zdefiniować, możecie tam ich zdefiniować tyle, ile chcecie. Oczywiście mając na uwadze to, żeby zachować oczywiście umiar.
i zdrowy rozsądek, żeby po prostu nie przegiąć. I słuchajcie, i teraz to, co jest najistotniejsze. Na tak zamodelowanym grafie ja mam tylko jedno pytanie. Jak ja mogę pożyczyć Witchera od Krzyśka? Jak? Stwórz relacje. Nie, ale w takim, powiedzmy, że to odzwierciedla świat rzeczywisty, bo prawie odzwierciedla. Jak ja mogę pożyczyć Witchera od Krzyśka? Przez kogo? Dobra. To jest... Tam... Kirze Hadup jest rozproszony. Tu jest mój rozproszony klaster przetwarzania. Dobra, słuchajcie, teraz to, co jest naprawdę potęgą bazy grafowej. Ja mogę na tym odpalić algorytm grafowy i ten algorytm grafowy wygląda tak. Znajdź mi wierzchołek mnie, a znajdź mi inny wierzchołek, Witcher, typu gra, który tam akurat ma taką nazwę, a właściwie to znajdź mi najkrótszą ścieżkę maksymalnie z 15 hopkami pomiędzy mną a Witcherem. Koniec. Ja to nie opisuję algorytmu, weź ten wierzchołek, popatrz na jego znajomości, popatrz, szukaj. Nie, ja po prostu odpalam jeden, zaledwie jeden z wbudowanych w tą bazę algorytmów. Co dostanę w odpowiedzi? Graf. Dostanę w odpowiedzi graf. Aj, dobra, jednej krawędzi mi się zabrakło. Zabrakło mi krawędzi. Aj. Skrzaniłem. Jednej rzeczy sobie nie przekleiłem. W rzeczywistości jeszcze tworzyłem relację pomiędzy... Ale skrzaniłem. A Alex znał Krzyśka? Bo to jest pytanie za 100 punktów. Aj. O, dobra, trochę nie wyszło. A przetestowałem wszystko. Mama mówiła zawsze, przetestuj. Nie przetestowałem. W rzeczywistości... A, no właśnie, bo może ja zapytanie skopałem. Może zapytanie do grafu jest skopane. Bo zobaczcie, że ja nie narzuciłem żadnych ograniczeń, na wierzchołki, które przechodzą. I Neo4j wam na to pozwala. Pozwala wam wyszukiwać patternów. To znaczy, daj mi wierzchołek, który jest połączony z innym, a pomiędzy tymi wierzchołkami ma być relacja takiego typu, na takich parametrach. Ma relacja zna, ma być większa niż 3 lata, bo nie pożyczę Witchera od kogoś, kogo znam od wczoraj. Tutaj ma być relacja jakiegoś innego typu, gdzie na przykład też jakiś tam inny parametr ma zostać. To zapytanie było tutaj skopane. No, plus moje dane wyjściowe. Tworząc zapytanie, gdzie to było? Tworząc zapytanie, można sobie zacząć narzucać ograniczenia. Można wyszukiwać w ogóle relacji w tym grafie. Można wyszukiwać bardziej zaawansowanych rzeczy. Jeżeli mam internet, a mam nadzieję, że mam, to pokażę wam dane miejmy nadzieję, że jest internet. Jest internet? O! Jest. Baba. A pokażę wam takie demko zrobione przez moich kolegów z The Graph Story. A to jest taki Neo4j as a service. Czekamy na service as a service oczywiście. A którzy wzięli dane z packagista i wpakowali to do Neo4j'a. Po to, żeby można na przykład zacząć wyszukiwać to, co my właśnie sobie teraz zrobiliśmy. To znaczy, daj mi, na przykład poszukaj mi najkrótszej ścieżki pomiędzy dwoma maintainerami. Seldek, czyli autor monologa i kompozera, Jeremy Kendall, czyli poprzedni CTO w Graph Story. Odpalmy to. I tu mamy relację. Ojej. Okej. Widać? Chyba widać. Tak, czyli Seldek rozwija monologa, który używa Basic Wires, który używa inną bibliotekę, którą rozwija Jeremy Kendall. I da się dosyć fajnie. Zacznę to wszystko modelować. Okej. Ewentualnie można się na przykład poprosić sobie o to. Znowu, najkrótsza ścieżka pomiędzy dwoma pakietami. No akurat, żaden rocket science. Ale
z Neo4j'a nie można tylko, nie można, można wyciągać coś więcej niż grafy, to znaczy można go poprosić o takie dane analityczne, chociażby zrobienie zwykłego counta, tak? Albo poproszenie o znajdź mi najwyższe pary użytkowników, deweloperów, którzy razem maintainują jakieś pakiety. No to to już jest taki, powiedziałbym, troszeczkę wyższa szkoła jazdy, to po prawej stronie. Tak? I zobaczcie, co tu w ogóle, ten przykład po lewej, to po prawej, to sobie możecie w domu przeanalizować. A jest jeszcze MapReduce, jest to wszystko wciśnięte. Zobaczcie to zapytanie po lewej. Zmeczuj mi maintainera z jakimś pakietem, i gdzie relacją jest maintained by, z countem, posortuj, zwróć ładnie wszystko od syna. Tak? Czyli zobaczcie, ta pierwsza linijka to jest najważniejsza. Można bazę grafową poprosić o to, aby wyszukiwała patternów waszych danych. I ona będzie wyszukiwała jeszcze, można oczywiście tego mecha tam rozwijać jeszcze bardziej, narzucać ograniczenia, że daj mi maintainera, który tutaj spełnia jakieś parametry i tak dalej. O, tu macie taki przykład. Maintainer połączony z pakietem, który jest połączony z innym maintainerem. Maintainer połączony z pakietem i tak dalej, który ma jeszcze jakąś wersję. Kwintesencją tutaj jest dobrze zamodelowany graf, dobrze zamodelowane wierzchołki, dobrze zamodelowane krawędzie, żeby to się dało fajnie wyszukiwać. A w szczególności da się później jeszcze sobie z tego wyciągnąć prostego selecta. Chyba się nie da. No dobrze. Popsuł się internet. Cieszmy się, że zadziałało chociaż tyle. Dobra. To jest dostępne publicznie, można sobie pogrzebać. Słuchajcie, to wszystko, co zrobiliśmy poprzez konsolę, Neo4j ma świetną konsolę. To, co widzieliście, to było wbudowane. Da się też zrobić z poziomu PHP-a. I to jest taka biblioteka NeoOxygen Neo4j Client. Którą możecie sobie ściągnąć na GitHubie i wszystko to, co jesteście w stanie zrobić z konsoli, jesteście w stanie zrobić bezpośrednio z interfejsu takiego, no, do jakiego my jesteśmy przyzwyczajeni. Tak? To znaczy, jesteście w stanie wysłać zapytanie cypherowe, to tak skrótowo jest zapisane, da się je ładniej zapisać, dostaniecie w wyniku wierzchołki, które jesteście w stanie iterować. W ten czy w inny sposób. Oczywiście, jeżeli będziecie zainteresowani, to czego was naprawdę gorąco zachęcam, bo ta wiedza jest niesamowita, a właściwie niesamowite jest to, jak bardzo to rozwiązuje problemy, z którymi my się zderzamy na co dzień. Jest kilka książek, gdzie ta jest za darmo. W wersji drugiej ona jeszcze opisuje Neo4j'a. Dwie po prawej są już takie bardzo mocno związane z Neo4j'em i z Cypherem. I tak w informatyce, tak wszędzie, nie ma silver bulleta. To znaczy Neo4j też nie jest jedyną bazą, tak? To znaczy istnieje kilka innych rozwiązań, w szczególności na przykład Infinity Graph, jeżeli ktoś lubi też Java. Istnieje OrientDB, o ile Neo4j jest bardzo popularny w Europie, to Orient jest bardziej, powiedzmy, popularny troszeczkę w Stanach, ewentualnie Arango. Słuchajcie, ale nieważne, tak naprawdę nieważne, kto, jakich narzędzi używacie, pod spodem są te same teorie, te same algorytmy, jest po prostu inna implementacja, natomiast te idee są wieczne, krótko mówiąc. Jeżeli ktoś na przykład z was jest zainteresowany silnikiem rekomendacji, to na blogu chłopaków z Shopware'a jest bardzo fajny artykuł o tym, jak oni na swoich danych wdrożyli Neo4j'a i w PHP-ie jest z przykładami ze wszystkimi rzeczami. I słuchajcie, jeszcze dwa ogłoszenia na koniec. Po pierwsze, niedługo razem z chłopakami z Graphewera, czyli między innymi z Christopherem Williamsenem, który jest autorem tej biblioteki, którą wam pokazałem, tą najważniejszej biblioteki do Neo4j'a dla PHP-a, będziemy robić takiego całodniowego hackathona w Polsce, tylko musimy znaleźć miasto, bo nie wiemy, gdzie to zrobić. Ja na Twitterze rzucę jakąś ankietę i chciałbym, żebyście ewentualnie, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, żeby po prostu mi zagłosował, tak, żebyśmy sobie wspólnie znaleźli miejsce, gdzie faktycznie sporo ludzi przyjdzie, bo przyjedzie naprawdę wypasiona osoba z Graphewera, żeby ten hackathon poprowadzić. To jest pierwszy, że tak powiem, announcement. A drugi, tutaj trochę osób lata z różnymi kamerami i zobaczycie niedługo na YouTubie,
efekt tego, miejmy nadzieję. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany troszeczkę dalszymi rzeczami, to niech mnie followuje na Twitterze, to tam będą jakieś newsy. Słuchajcie, to z mojej strony to jest wszystko, bo już tam chłopaki mnie poganiają. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, to zapraszam teraz albo na przerwie. I z mojej strony naprawdę wielkie, wielkie dzięki, że tak licznie tutaj przyszliście i posłuchaliście. Dzięki wielkie.